Postanowiliśmy zaprezentować młodzieży ku końcowi roku szkolnego osiągnięcia, jakie mieliśmy w tym roku w dziedzinie samochodowej, ale nie tylko, które znacząco odbiły się echem również krajowo, żeby kolejne roczniki wprowadzać w temat i w ramach pasji, zainteresowań mobilizować troszkę, żeby próbowali z siebie wykrzesać jak najwięcej i móc szkołę promować, pokazywać w tej dziedzinie samochodowej, choć nie tylko na arenie regionalnej czy krajowej, ale również międzynarodowej, bo na tej dzisiejszej akademii, która jest organizowana dla młodzieży, podkreślimy, że jeden z naszych uczniów będzie reprezentował Polskę na międzynarodowych zawodach mechaników samochodowych w konkursie Young Car Mechanic jako jedyna osoba z Polski, a zawody odbędą się za tydzień na Litwie. Konkursy, no to polegało to mniej więcej na tym, że mieliśmy jakieś tam zadania z branży motoryzacyjnej, zależnie od dziedziny, czy była to elektromobilność, czy może pojazdy ciężarowe, czy tam lakiernicy. Lakiernicy mieli fajne zadanie w zeszłym roku, lakierowali po prostu fragment blachy, która tam, fragment Peugeota, który był uszkodzony i musieli to doprowadzić do stanu igiełka. No i ogólnie byli też instalatorzy LPG, oni tam robili jakieś czynności serwisowe przy instalacjach, my przy samochodach elektrycznych robimy jakieś pomiary, tak. Wiadomo, było BHP, były jakieś środki, były też procedury jakoś ładowania, procedury serwisowe, dużo teorii. No ogólnie dość mocno sprawdzający temat. Mój kolega Piotr, no te wszystkie konkursy, które wygrywaliśmy, to wygraliśmy razem, tak? To jest duży nowy, więc jesteśmy w parze, no i działamy razem. No i też, nie wiem, u mnie było to tak, że tato był mechanikiem i też w sumie jako dziecko gdzieś tam miałem takie zainteresowania, że okej, w sumie fajna sprawa, no ale to tak nie było jakoś tak bardzo rozwinięte. Później właśnie w momencie, kiedy nastała pandemia, to właśnie miałem takie fajne pole do popisu, no bo miałem jednak swój własny garaż, tak, mogłem sobie coś podłubać. To był dla mnie taki złoty okres, że właśnie w tym momencie, no byłem wtedy w drugiej klasie techników, więc jakieś podstawy wiedzy już były. Mogłem coś po prostu podziałać sobie, rozebrać jakąś starą skrzynię biegów, coś tam zacząć się interesować, no i zacząłem się interesować. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na tak zgraną ekipę nauczycieli, też bardzo dużo czasu spędzaliśmy gdzieś poza zajęciami, na pracowni tam, działając właśnie z różnymi rzeczami, czy też jakoś tak nawet bezprzesadnie, no ale przygotowując się jednak do tych konkursów, tak, no byliśmy ciekawi, mieliśmy okazję zobaczyć jakieś szkolenia, mieliśmy okazję doświadczyć czegoś innego, tak, bo to da się zrobić. Obecnie system nauczania pozwala na jakieś inne tam właśnie dodatki, wyjazdy, jakieś webinary czy coś i to też widać, że procentuje. No i też trochę taki mój osobisty sukces, ta Litwa, tak, udało się, zresztą Piotr też wystąpił w konkursie Young Car Mechanic w zeszłym roku, zajął 4. miejsce, no zabrakło dosłownie tam chyba 2 punkty. W tym momencie będzie to Warszawa, mogę już zdradzić, Politechnika Warszawska, SIMR i będzie to kierunek mechatronika pojazdów właśnie też, w tą stronę pójdę, no bo to jest przyszłość, tak, i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, no i też jeszcze mogę dodać, że razem z Piotrem będziemy w wakacje właśnie pracowali w laboratorium części motoryzacyjnej właśnie w Warszawie. Udało się to też załatwić w ramach programu Intercars, stypendium Intercarsu, które mamy też, jesteśmy tym objęci. Udało mi się to załatwić 2 lata temu. Piotr jest tegorocznym stypendystą i też naprawdę widać, że to wszystko bardzo, bardzo mocno procentuje. Ten mentor to jest ta osoba prowadząca, nie? Ona pokazuje, w którym kierunku iść i naprowadza każdego człowieka, nie tylko młodego, w tym kierunku go prowadzi, w którym widzi, że jednak dla niego jest dobrze. I cieszę się bardzo i w sumie dumny jestem z tego, że udaje mi się chłopakom pokazać jakąś drogę. No konkursy to jest taka jedna z części działalności szkoły. No wiadomo, najpierw to my przygotowujemy do tego, żeby wyszli w świat dorosły, wyszli w świat pracy, w świat zawodowy, żeby po prostu sobie tam radzili. Konkursy są takim zwieńczeniem tego, co oni już wiedzą. I to jest kolejne wyzwanie dla nich. Także to jest naprawdę ciekawa rzecz. Powiem szczerze, że zachęcałbym każdego młodego człowieka uczącego się do startowania w konkursach, bo to daje bardzo duże możliwości i rozwój i spojrzenie na to, w jakim kierunku świat idzie. Ten rok akurat i poprzedni był wyzwaniem, jeżeli chodzi o przyjęcie ilości uczniów, bo mieliśmy 2 razy 1,5 rocznika i tą ilość młodzieży w tej i w innych szkołach trzeba było zagospodarować, gdzie w tym roku będziemy mieli odczuwalny, zauważalny spadek ilości uczniów wchodzących do szkół średnich, bo to jest na poziomie trochę więcej niż pół rocznika. Natomiast wyzwań w tym roku, jak to
każdego było wiele, choćby egzaminacyjnych, bo wdrażaliśmy nowe formuły egzaminacyjne, maturalną, egzaminów zawodowych, lekko zmienioną, czyli każdy rok gdzieś coś przynosi innego, co powoduje, że życie w szkole jest takie dość ciekawe, niezmonotonne od września do czerwca.